pośle, jak pan ocenia obecną sytuację, jaka dzieje się wokół pana ministra Ziobry? Odbieram to jako nagonkę na pana ministra Ziobry, bo są dwie rzeczy. Ewidentnie widać, że działania ministra sprawiedliwości są wykonywane na zamówienie polityczne. Wszystko na to wskazuje, chociażby wypowiedzi ministra, ministra Miłoszewskiego z Płocka, który prowadził sprawę mafii paliwowej, który mówił, że wywierano na niego naciski, żeby skierował sprawę o naruszenie przepisów. A przepisy kodeksu postępowania karnego w tej sprawie są jednoznaczne, są jasne. Prokurator to, że one są jasne i zrozumiałe, mówią różni ludzie, którzy nie są sympatykami prawa, którzy mają tytuły profesorów z tej dziedziny i mówią, że prokurator ma prawo poinformować o przebiegu śledztwa, jeżeli sam uzna to za istotne, każdą osobę, nie muszą tu być dokonane żadne czynności formalne, tylko jakieś pismo, zgoda, etc. To leży w wyłącznej dyspozycji prokuratora i to zostało zrealizowane. Nikt nie kwestionuje, że poseł ma prawo, gdyby nawet już nie był prezesem partii, każdy poseł ma prawo być zaznajomiony, jeżeli jest jakiś konkretny interes w tej sprawie, a tym bardziej poseł, prezes partii, który jest członkiem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który zajmuje się bezpieczeństwem energetycznym, a ta sprawa dotyczyła nie jakichś spraw, nie wiem, intymnych, prywatnych, tylko bardzo poważnej sprawy funkcjonowania mafii paliwowej, mechanizmów, jak ta mafia funkcjonuje i ta wiedza musi być przekazywana do innych instytucji, czy do tego uprawnionych osób. I to tu miało miejsce, a w tej chwili próbuje się z tego tytułu zrobić sprawę polityczną, sprawę karną. Chce się w ten sposób doprowadzić do tego, żeby padł autorytet Zbigniewa Ziobry. I tak to oceniam. Tak, ale wczoraj pojawiły się informacje w mediach, że w tych dokumentach dotyczących mafii paliwowej widnieje nazwisko prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. No właśnie. Na tej zasadzie, że jeżeli ja dobrze czytałem tą wypowiedź w internecie, że jeden powiedział, że chodziło o jednego pana, który może mieć dojście do prezesa Jarosława Kaczyńskiego. W takim znaczeniu pojawia się to nazwisko, więc jeżeli ktoś twierdzi, że tam się pojawiają jakieś sugestie, że za tą mafią paliwową stoją politycy dawnego Porozumienia Centrum, czy dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości, to jest zwykłe kłamstwo i zwykła nadinterpretacja tego, co tam jest. I na to, że tu mamy czyste intencje, chociażby świadczy fakt, że prezes Kaczyński prosił, żeby nawet ujawniono całe akta, żeby nie było tu najmniejszych wątpliwości i żąda ujawnienia tego, z czym się zapoznał, żeby całe społeczeństwo się dowiedziało, jak funkcjonowała mafia paliwowa, czyli pytanie jest proste w tym momencie, czy jeżeli ktoś miałby coś do ukrycia, chciałby ujawnienia całości. No to jest najprostsza odpowiedź na tego typu insynuacje. Czy jakiś związek może mieć z tym tworzony przez, według się medialnych, rząd pana Tuska, tych właśnie możliwości tworzenia czarnego PR-u wobec osoby pana prezydenta, ale także prezesa Narodowego Banku Polskiego? Tu widać, że toczy się bezwzględna walka polityczna, do której zaprzęgnięto kancelarię prezesa Rady Ministrów, jeżeli funkcjonuje tutaj cały aparat urzędniczy, który wysyła konkretne instrukcje posłom, co mają mówić, jaki ma być przekaz medialny, bo to jest ukierunkowanie wypowiedzi medialnych, gdzie szkaluje się, czy próbuje się zarzucać, czy właśnie stosować czarny PR w stosunku do prezydenta, do prezesa Narodowego Banku Polskiego, czyli do instytucji, które politycznie nie są zależne od rządu, nie są zależne od Platformy Obywatelskiej, to widać, jak w instrumentalny sposób wykorzystuje się dzisiaj aparat państwowy do walki politycznej. I to jest, ja tak samo uważam, jak większość polityków, że jest to skandal niebywały. To jest rzecz, którą powinniśmy napiętnować, bo tego typu mechanizmy szkodzą polskiej demokracji. Polska demokracja jest demokracją młodą i powinniśmy się naprawdę wszyscy, niezależnie czy dzisiaj jesteśmy w opozycji, czy w ekipie rządowej, piętnować mechanizmy szkodzące demokracji. Jest to ewidentny mechanizm bardzo szkodzący polskiej demokracji. Czy PiS zamierza coś z tym zrobić? Ja myślę, że już pierwsze ruchy zostały dokonane, już jako PiS, bo tu są konkretne instytucje wymienione. Wiem, że oświadczenie wydał i prezes Narodowego Banku Polskiego i Kancelaria Prezydenta. Według nas ta sprawa powinna być wyjaśniona. Domagamy się publicznej informacji prezesa Rady Ministrów. W dniu dzisiejszym na posiedzeniu Sejmu z takim wnioskiem wystąpił przedstawiciel naszego klubu i będziemy chcieli tę sprawę dalej wyjaśniać. To nie może zostać odłożone ad acta. Dziękuję bardzo.